Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek Age of Wonders 3 od Five Sides of War. Okej. Zaczniemy sobie od wybrania umiejętności. Przywołaj specjalnego wierzchowca. To jest nawet fajne. Można trzymać dość... to jest tajemna więź, to wiem co to jest. Kleszcze Słońca, kubła ochrony, szybkie przeniesienie miasta. Aha, to wiem, szkoła wzmocnienia. Co nie, posłuchaj, albo księstwo. No, to by mi się przydało. Zróbmy to. Tu sobie zrobimy... tak. Glif obrony na... jak to miasto się w ogóle nazywa? Almeral. Dobra. Odpowiedź... aha, oferta bohatera. Dreadnota. Za 250, czego nie mam. Więc później ulepszamy do swojego dowódcę. 5 punktów wytrzymałości. Dotyk ogłuszenia. Ogromca smoków, zdjęcie magii, zerwanie więzi, kradzież zaklęć. To już chyba mam. No nic tutaj takiego super nie ma. Chyba najbardziej punkty wytrzymałości mi się tu podobają. Wszystkie jednostki w armii. To mi się podoba. Jeszcze jeden punkt. Obronę dajmy. Okej. Okay. To jesteśmy tu. Dobra, i teraz pójdziemy sobie chyba tutaj. Czy tu już byliśmy? Nie. Tak. Okej. Okay. Tu sobie robimy drogę, ale nie chcę jej robić. Bo muszę mieć na to. A to mi się już robi, tak? No dobra, ale kurczę, pieniądze muszę zbierać. Tu mi się robi palisada. O ile się nie mylę, tak. Dobra, na razie sobie poczekamy z tą drogą. Wracamy tą armią. Tu jest też, powiem wam, dobre miejsce na miasto. Tu sobie zbadamy. No... kopalnia, dwa eruptory manny, tu jest jeszcze jedna kopalnia, no tu jest wiocha, no można by spróbować, a ile kosztowałoby mnie wyprodukowanie tutaj osadnika, 250 zł, no to już mamy na to zbierać, tego na razie nie ruszamy. Dobrze. I tu się zawrócimy. Teraz tak. Czy tu już się ruszałem? Tak, właśnie tym się chciałem ruszyć. No już koniec. Damy. A, tu są ci. Tą armią wracamy. No. Ericast. Przepraszam, muszę sobie ściszyć, bo słuchawka była dosyć głośna. Dobra.
tutaj. Daninę złożyło Malerton. O, 200 złota i manna, super. Złoto mi jest potrzebne. Zdecydowanie złoto. A tu co my mamy? Tu jest też jakaś... Grobowiec tu jest. Trochę daleko jest do tego miasta. Czy tutaj się opłaca, żeby mieć te dwie kopalnie w zasięgu? Bo mannę tu mam sporo. Badajmy sobie ten teren tu. Tu są kanion płynnej skały. Dodaję do produkcji 20. Tu produkcja, tu produkcja, tu produkcja. No ja potrzebuję złoto. Kopalnia złota. No właśnie, kurczę, nie ma. Czy ja mam kopalnię złota? Tu mam kopalnię złota. Czy ja coś mogę z tą kopalnią zrobić? Droga. Nic. Więc coś tam się chyba daje. Okej. Okej. I teraz sobie zrobimy to inspirację, żeby tam się zmienić. Okej. No i co, to tyle. Tu jest niezłe miasto. Naprawdę, kurde, fajnie by je było przejąć. No, jak się rozwinie jeszcze tutaj do tej wiochy, to będzie naprawdę niezłe. Kończymy turę? Nie. Uj! Nie. Tu. Się zawracaj się. Wstępny dzień. Co ja tu mam za jedno? O, leczyło się ładnie. Brojny, dwóch jeźdźców gryfów. A co mnie tu będzie czekać? Ciekawe. To sobie podejdziemy i sobie poczekamy jedną turę, się uleczymy. Tego warga. Dobra, niech tu siedzi. O, i mamy już super. Co tu by mi dawało pieniądze? Dom rycerstwa, rycerz, o, skarbiec manny. Dom jeźdźców. Kuźnia magicznych przedmiotów. Zrobimy sobie osadnika. Dobra. Ich obrony. Mogę sobie wzmocnić go. Takie rzeczy mam w tym mieście. Dobrze. Czy tu się już zbudowały? Tak, zbudowała się palisada. To kosztuje 100. Zadowolenie, spoko. Dom budowniczy zróbmy. Okej. Czemu się jest okres to słońca, gwiezdny ostrzał.
No właśnie. Kopuła ochrony, to jest ciekawe. Dobra, zrobimy sobie to, bo tylko dwie tury. Tu jest co? Duża farma. Tu będzie produkowanie większe. No tu wolałbym zdecydowanie to miasto. Tu się zbunkrujemy. I sobie poczekamy. Aż się wyprodukuje ten osadnik. Szkoda, że już mówiłem o tym, żeby przydał się automatyczny ruch. Tu się zawrócimy już tym. O, znowu blast. Ustawimy sobie tutaj szpiega. Dobra. Zapiszę sobie. I atakujemy. Oby jakieś fajne artefakty. Trzy, jeden, dwa pająki. Ogr i dwa pająki. No to już coś podobnego chyba walczyliśmy. Zobacz. Trzeba tak. Dwa odcinki temu chyba było coś podobnego. Tak, muszę uważać tego ogra, bo mi jednym... O. Idzie naokoło. Żeby nie załatwił mi jednym... I zrobimy tak jak wtedy. Oleistą skórę. Bo ładnie dostał. Ma zasięg dotąd. Czyli tu nie powinien nic zrobić. To cel odpowie. No i zobaczmy, czy kusza strzela... Razy 3 strzela, a to zada 3-4, to samo zada. I krwawienie da, zada łuk, przepraszam, to jest łuk. Zaraz to przetestujemy. Robimy to. Ostre pociski odparte. I zatrucie nastąpi tutaj. Okej. I od tyłu. Dobra. Tu się tak podbijemy. No nie dojdę do tego. Lecimy tu. I tu się wycofamy. Tak, żeby mieć w razie czego ich wszystkich. Tych mi zaatakuje. Tu się ustawimy. Okej. Tego chyba mi nie zabije, co? O, proszę. O! Dotyk pajęczy. Dotyk pajęczy. W sieci, w sieci. I tu mi zabije zbrojnych. O, ładnie mu dowalili. Cudownie. Aż ty! Proszę, jak mnie załatwił.
Dobrze. Teraz czy ja mogę nim rzucić boska ochrona? Proszę. Bo nas zaznaczymy plus 6, plus 3. Zróbmy ten grom. Och, ale dostał. Dobrze. Teraz za 11, 17, a on ma 11. No, powinienem go załatwić. Tak jest. I pyk. No, bardzo ładnie. Co dostaniemy? Magiczna księga przeciwdziałania. Super. Co ona daje? Widzenie prawdy. Pozwala się zobaczyć ukryte niewidzialne jednostki. Zajmuje zbroję wszystkie efekty nawrócenia umienia lub kurwa w części. Rzut siecią. Nic super, nic takiego fajnego bym powiedział. Tu jeszcze jest jeden taki. Zbadajmy sobie ten teren tam. Oho, tu coś się dzieje. Weźmiemy te ogniki. Tu mi brakuje zbrojnego. O, patrzcie, kurczę, no to straciłem warga. Zawrócimy te ogniki. To dorzucimy tych. Będę miał akolitów do tej armii. Okej. Rzuć zaklęcie. Co mam? Szybkie plądrowanie, to nie. Kosmiczny rozpylacz. Wybrane miejsce prawie. O, ciekawe. To fajne. Tak, robimy to. Jeszcze jedną turę. A tymczasem możemy sobie, przepraszam, po użyźnianie porobić. To akt 2. Teren zatruty staje się korzystny dla wybranego obecnego miasta. Aha. To jest, może by to na przykład na tej drodze zrobić tu. No nie wiem, że to jest też dobre. Aha. No, spróbujemy. Zobaczymy, co z tego będzie. O, zadanie. No, co to za misja? Ugaś zapaleńców. O, znowu. Nagroda rycerz. Wow, super. Gdzie to jest?
Tutaj, akceptuj. Dobrze, mam armię pod ręką akurat. Trzech drakonów na pierwszym poziomie, albo. Chyba tędy będzie lepiej iść naokoło, nie? Dobra. Inwazja, tak. O tym wiem. To sobie przestawimy. Te nie mogą wrócić. O, masz. Ale się ruszyłem. Dobra, ale ściągniemy tu jednostki. 6 zbirów. Dobra. Ale oni powinni dostawać jakieś obrażenia od tego glifu. O. Tu mnie zaatakowali też. To sobie zrobimy test. Chyba, że to są właśnie ci. Czy oni co, przyszli przez rzekę? Przepraszam. My wykonujemy ruch? Tak. Jaki oni mają zasięg? Oni strzelają. Ognisowo. Oho, dobra. A jaki to ma zasięg? Zasięg średni. Magiczna pięść, harmonia ryn. Dobra, to sobie jeszcze poczekamy. Idą. Dobra, spróbujmy tu. Trochę mi się nie chce liczyć tych pól. Rozproszymy się. Tu się troszkę cofniemy. Bohaterem też. Dobra. Przyjmiemy pierwszy atak, zobaczymy co zrobił. Za 6. Bomba. O kurde. A, się ustawiłem. To się musimy wycofać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I może się poruszyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobra, to tym się wycofamy bardziej teraz. Na te skały. Może nawet tu. Tym też. Nie przeszkadzało im to. Dlatego mogę spróbować zaatakować. Co jest? Poza zasięgiem? Aha, jeszcze jedno pole. Dobrze. Dobrze. Tym dojadę, tym dojadę. Teraz tak łucznikami walimy tych. Czy lepiej w tych? Lepiej w tych. Mhm.
Kurde, stracę tych łuczników, no. Porażające pociski. Spróbuję tu. Gdyby to było bliżej, to już w ogóle było cudownie. Pewnie mi trafi teraz z tych trzech. Oj. Ale przynajmniej nie zginą. Nikt. Dobrze, to była taka podpucha. Trochę. O, super. No i tu niestety. Się wpakowałem. Szkoda, że się nie da wycofać tej walki. To nieźle dostali, no. Rycerz, super. No tak. Kawaleria normalna. Dobra, czyli wracamy tu na pozycję. Chociaż wrócimy do miasta, żeby wyrżnąć tych. Przy okazji sobie wyprodukuję tutaj jeszcze jedną kawalerię. Będę miał armię kawalerii. Szybką. Tutaj jeździ na czym? Na koniu. Idealnie. A to jeszcze dwie tury, no to zdążymy wrócić. Okrążeni są teraz. No nie zdążył do nich dojść. Dobra, tu jeszcze dwie tury temu. I zobaczmy, co tam jest. Legendarny. Co próbujemy na legendarnym? Spróbuję najwyżej. Zapiszę sobie. To jest tu ciekawe chyba. Strefa ochrony lepsza. Tu produkcja. Tu nikt nie broni tego miasta. Zróbmy sobie tu towary, bo kasy chcę mieć. Chwilowo. Dobra. Ach, w ogóle mia... O, rozrośli się, super. Teraz mam i to, i to. I niedługo też dojdziemy do tego. Skarbie wiedzy. Tu mógłbym spróbować. Aha, to i tak będzie moje, bo to miasto jakby jest moim wasalem. Dobra.
ciekawy, czy oni się tutaj leją. Ale oni chyba mają pokój między sobą. Okej, słuchajcie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam oczywiście, jak zawsze, na kanały innych youtuberów z Five Sides of War. I dzięki za oglądanie, do usłyszenia.